nasz cykl poświęcony jest temu, na czym polegają różne dyscypliny nauki. I spotykamy się z osobami, którzy całe życie poświęcili temu, żeby tymi dyscyplinami się zajmować. Dzisiaj goszczę profesora Andrzeja Buko, który jest archeologiem, co jest super fajną dyscypliną. Powiedz jednym zdaniem, jak mi powiedzieć, co to jest archeologia? Archeologia to jest wielka przygoda życiowa. Albo dla tych, którzy dokładnie nie wiedzą, co to jest, może być wielkim nieporozumieniem, bo oczekują, że od pierwszego dnia będą atrakcje typu Indiana Jonesa. Tutaj jest ciężka często praca, zanim się dojdzie do wyniku. No to ja nic się nie dowiedziałem. Co to jest? Chodzi o to, kopie się w ziemi, leta się w kosmos, co to jest? Można kopać w ziemi, ale można być również archeologiem gabinetowym, czyli nigdy nie być w terenie, a również tworzyć prace archeologiczne. Ale prawdziwa archeologia to są prace w terenie, które kończą się publikacją, czyli projekty badawcze, które mają celu rozwiązanie jakiegoś zagadnienia, które po przeanalizowaniu tych artefaktów, przedmiotów wydobywanych w ziemi, dają nam wiedzę o przeszłości, o historii człowieka w czasach często, kiedy nie było źródeł pisanych i kiedy jedynym podstawą naszej wiedzy mogą być wydobywane z ziemi przedmioty. Bardzo mnie zachęciłeś tymi szkieletami. Myślę, że to super sprawa, jak ktoś się tym interesuje. Wiem, że z wampiry się bada w archeologii, dobrze mówię? No, wampiry również się znajduje od czasu do czasu. My je identyfikujemy jako po prostu szczątki ludzkie ułożone w nietypowej pozycji. Często to jest tak, że są oddzielone części ciała od siebie, najczęściej głowa, która znajduje się w zupełnie innym miejscu. Na przykład w jednym z grobów, pamiętam, głowa znajdowała się gdzieś tam na wysokości kolan, złożona. Wszystko w porządku anatomicznym. W innym przypadku, to jest taki ekscytujący też przypadek para młodych ludzi, zwróconych do siebie twarzami, mężczyzna i kobieta, ale czaszki oddzielone gdzieś o 10 cm wyżej, aniżeli miejsce, gdzie to powinno się znajdować. Czasami to są również zwłoki wrzucone do jamy grobowej, ale tak jak się cokolwiek rzuca, worek z kartoflami czy coś, leżą w nieładzie. Część z nich to są niewątpliwie osobnicy, których możemy nazwać wampirami, czyli tych, którzy się bali, ale część z nich to prawdopodobnie z innej przyczyny była tak pochowana. Dobra, to powiedz mi tak, dla osoby, która niewiele wie o archeologii, jak ja, po co się tym w ogóle warto zajmować? No, po pierwsze, źródła pisane nam nie dostarczają wiedzy o naszych przodkach. To jest Rzym, gdzie mamy źródła pisane, to jest Grecja. Generalnie biorąc, byśmy powiedzieli, ten krąg cywilizacji śródziemnomorskiej, jest mnóstwo źródeł. Ale co byś wiedział na przykład o początkach Polski i Polaków bez archeologii? Skoro źródła pisane najwcześniejsze mamy tutaj z X, właściwie XI, XII wieku, ale nie wiemy, co było tutaj przed końcem X wieku. Nawet nie wiemy, skąd się wziął Mieszko. Czy on był miejscowy, czy był obcy? Gdzie w ogóle była rodzina Piastów usadowiona? Co byśmy wiedzieli o naszej historii? Nic. No, ja bym wiedział, bo przeczytałem swoją książkę. Ba, no, jesteś akurat tutaj w lepszej sytuacji. Ale to polecamy swoją drogą o początkach państwa polskiego. Tak, ten świt państwa polskiego, tak, gdzie o tych rzeczach piszemy. Poza tym no, problem polega na tym, że poprzez archeologię docieramy do wielu takich nieuświadamianych sobie ciekawych rzeczy, jak na przykład o chorobach tych ludzi. No, naszych współczesnych interesuje, czy chorowali na podobne przypadłości jak my dzisiaj. Czy rak to jest współczesna choroba, czy też ta, która była znana już 1000 lat temu. To wszystko było. To się niewiele zmienia. Można powiedzieć, to czuję się pocieszony. Tak. Można powiedzieć, że te problemy, z którymi dzisiaj żyjemy, towarzyszyły również tym w przeszłości. Ale żyli krócej. A anoreksja była? Tego po kościach dotąd nie udowodniono, ale sądzę, że i otyłość, i anoreksja mogła być, aczkolwiek ich kondycja była nieco lepsza, ponieważ nie korzystali z produktów współczesności. Tak więcej jak biegali. Coca-Cola. Więcej biegali, więcej. My rozpoznajemy ich kondycję fizyczną po kościach, które są albo wymodelowane, co oznacza, że były dobre przyczepy mięśniowe. Jakby było okrągłe, to niewiele można przyczepić. Jak jest dużo tych, to jest tak jak linia brzegowa, która jak jest okrągła, no to oczywiście jest krótsza. Ale jeżeli są tak jak w Norwegii fiordy, to w tysiącami kilometrów się liczy. To samo tutaj. Tak. I druga rzecz, pozwala nam również archeologia identyfikować postacie z przeszłości. Ja tutaj wspomnę o odkryciach w Płocku, gdzie w jednym grobowcu pochowano naszych dynastów. Chodzi o Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i ich, że tak powiem, krewnych, ich dzieci, no... Po prostu była to taka duża nekropola dynastyczna. Ale w XIX wieku ich wrzucono wszystkich do jednej wielkiej trumny, czy właściwie takiej skrzyni sarkofagowej i trzeba było ich rozdzielać. No więc jak ich rozdzielano? No, są tutaj
anatomopatologii, dlatego że archeologia nie jest dyscypliną, mimo że jesteśmy w Wydziale Nauk Humanistycznych, jesteśmy właściwie nauką przyrodniczo-ścisłą w tej chwili, bo jest to genetyka, jest to antropologia, są to izotopy stabilne, po prostu współpracujemy z naukami biologicznymi ścisłymi i z archeometrią też mamy wiele do czynienia. Otóż ich rozdzielono na podstawie wyglądu kości. O Hermanie było wiadomo, że miał sztywny kręgosłup i że tam go na fotelu wystawiano na Ostrowie Tumskim w Płocku, żeby mógł popatrzeć ze skarpy na Wisłę. Więc szukano po prostu osobnika, który będzie miał lata w przedziale 60-65, który będzie miał zrośnięty krzyżowy. Jak znaleziono takie kości, taki fragment kręgosłupa, no to było duże prawdopodobieństwo, że należy właśnie do Wacława Hermana. O krzywoustym wiadomo było, że był silnej budowy ciała, że był dobrze umieśniony, to co mówiliśmy wcześniej, że miał ładnie wymodelowane ty i liczne urazy. Skoro wojował, więc miał liczne urazy. I takiego, aha, i że krzywousty. W rzeczywistości tam była czaszka, kogoś to parę razy oberwał mocno w głowę, ale miał krzywą żuchwę. Więc to nie był krzywousty, ale właściwie można powiedzieć, że ze przekrzywioną żuchwą. To było też prawdopodobieństwo, że być może to jest czaszka należąca do nich. Podaję to typ jako przykład, ponieważ tych możliwości jest bardzo dużo. To jest super sprawa. Dobra, to przekonałeś mnie. Jestem tym nowym Indiana Jonesem, chcę zostać. To co trzeba właściwie umieć, żeby zacząć studiować archeologię? No przede wszystkim, jak chodzę, czy chodziłem do lekarza i pytał mnie, jaki pański zat, ja mówiłem, że jestem archeologiem. No to on powiedział, no to jest hobby. Ja mówię, tak, zwłaszcza jeżeli pod uwagę weźmie się zarobki. Czyli mój skutko, raczej na tym się nie zostanie drugim Elonem Muskiem. Nie, raczej nie. Chyba, że ktoś ma, że tak powiem, ponadprzeciętne umiejętności, zdolności, uczestniczy w projektach krajowych, międzynarodowych, które są finansowane dodatkowo, bierze udział w wielkich pracach inwestycyjnych. Chciałbym ci przypomnieć, że wielką szansą dla archeologii polskiej był program i jest program budowy autostrad. Dlatego, że zanim pójdą tam maszyny, trzeba ten odcinek przebadać. I są to często rewelacyjne odkrycia, których normalnie nigdy archeolog by nie miał szansy pozyskać. Dlatego, że jak masz odsłonięte 15 km długości i 300 metrów szerokości pas drogi, no to co było w przeszłości, również tej odległej przeszłości, jak na dłoni, jest wtedy widoczne. Natomiast tak to jest trochę szukanie w ślepo. Można powiedzieć, komuś się uda, komuś się nie uda. Skarby na przykład, monet, czy ten słynny skarb z tego, ze Śląska, z Brzegu, o ile pamiętam, no to koparka odkryła, prawda? Chłopi mogę czasem zatrzymać, jak znajdę skarb? Proszę? Czy skarb, jak znajdę, to mogę sobie zatrzymać? Nie. Za to się idzie do więzienia. Wszystko, co jest, cholera. Wszystko to, co jest pod ziemią, należy do państwa. Aczkolwiek no, problemem dużym i taką, powiedziałbym, no, pewną dżumą współczesności są nielegalni poszukiwacze skarbów, którzy korzystają z detektorów, wykrywaczy metali. I w związku z powyższym idą sobie, jak wiedzą, że gdzieś są stanowiska archeologiczne i próbują wydłubywać tak zwane fanty. Czyli jeżeli są groby, to tam są ozdoby, tam są broni i tak dalej. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy dowiedzieć się, co pozyskują, wejdź na Allegro i zobaczysz tam propozycje właśnie, co za ile można kupić. Dobrze, ale tego nie reklamujemy. Rozumiem. To raczej powiedzmy wobec tego, kto nie powinien myśleć o takim zawodzie, czy o takich studiach? No przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że archeologia jest wielosegmentowa. Nawet kiedyś czytałem taką publikację, jak być archeologiem. No to pytanie było, co chcesz robić? Jeżeli chcesz być kanapowym archeologiem, który siedzi, czyta, pali fajkę i pisze, możesz też być takowym. Jeżeli chcesz być coś w rodzaju Indiana Jones i masz takie predyspozycje, to będziesz cały czas w terenie i będziesz do końca życia, że tak powiem, gdzieś ciężko orał swoją działkę. I jeżeli chcesz być wszystkim, no to musisz się jakoś rozdzielić, mieć i zdrowie, i umiejętności, i wiedzę, i potrafić pisać. Ale generalnie biorąc, wydaje mi się, że trzeba mieć przekonanie, że chciałoby się uczestniczyć w czymś, w poznaniu czegoś, co jest dla przeciętnego zjadacza chleba nieuchwytne, ale dla archeologa to, co ma w głowie, może stać się, że tak powiem, wielką życiową przygodą. I to jest, że tak powiem, tutaj w tym nastawienie pozytywne, że chciałbym poznawać coś nowego, czego inni nie znają, nie wiedzą, a ja będę mógł się wykazać tym. Okej, czyli jeśli dobrze rozumiem, to jest przede wszystkim praca naukowa, to jest praca, w której jest dość duża swoboda decydowania, czy się pracuje za biurkiem, czy się pracuje w terenie. To jest praca, która jest w dużym stopniu związana z odkrywaniem prawdy o przeszłości, ale także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje chociażby genetyka, czy fizyka i nauki ścisłe.
Co wobec tego możesz powiedzieć, co nas mogłoby najbardziej zaskoczyć, jak się, dla osoby, która się nie zajmuje archeologią, co jest najbardziej zaskakującego? Pochodzenie, w tej chwili genetyka. Dlatego, że to wywraca nasze rozumienie przeszłości. Ja podam też taki prosty przykład. Trwa dyskusja od dziesiątków lat, może od XIX wieku, czy nasza pierwsza dynastia Piastów to byli miejscowi czy obcy, czy to byli Skandynawowie, czy też nie. I brano tutaj pod uwagę historię wielu ludów europejskich, gdzie właśnie ludzie z północy, Skandynawowie, tworzyli początki nas, choćby na Rusi. Waregowie na Rusi, prawda? Tak samo, jeżeli chodzi o współczesne Niemcy, Francję, gdzie my mamy dużo, dużo, te wszystkie nazwy tam, Burgundowie i tak dalej, to oni wszyscy pochodzą ze Skandynawii. Otóż można powiedzieć, że Skandynawia była taką miejscem, który tworzył Europę, tak niektórzy mówili również w średniowieczu, w przeszłości. Otóż u nas ta dyskusja trwa od XIX wieku, w czasie II wojny światowej ona przybrała na znaczenie, ponieważ archeolodzy niemieccy, chciałbym dodać, że za armią niemiecką postępowali też archeolodzy niemieccy. Archeologia i wojna ma bardzo dużo ze sobą wspólnego. Znaczy, był tam cały zespoły archeologów, którzy od razu na miejscu prowadzili takowe badania, żeby uzasadnić, czy byli tu Germanie, czy też nie. Biskupi na przykład. Biskupinie Niemcy też prowadzili w czasie wojny badania i parę jeszcze innych, gdzie uważano, że są to przodkowie germańscy, prawda? Otóż ta dyskusja, że tak powiem, trwa do dnia dzisiejszego i w tych kluczowych miejscach, gdzie wydawało się, że mamy osobników skandynawskich, akurat genetyka tego nie potwierdza. I odwrotnie, mamy natomiast informacje dosyć dobrze uzasadnione, że na dworze naszych pierwszych władców były drużyny zaciężne Skandynawów. Czyli byśmy mówili, taka legia cudzoziemska, czy też gwardia przyboczna złożona z Waregów. I być może to się nakładało na to, że również uważano, że nasi dynaści mogli być też Waregami. Ale tego akurat archeologia nie potwierdza. No, super ciekawe. Dobra, to teraz trudniejsze pytanie. Powiedz mi, co cię najbardziej rozczarowało w byciu archeologiem? Jak spojrzysz na siebie młodego, kiedy zaczynałeś się tym interesować, a z perspektywy czasu? Rozczarowania to ja nie przeżyłem, dlatego że zaraz po studiach trafiłem na wykopaliska do Sandomierza, który sam w sobie jest miastem pięknym, bo tysiącletnim. I tam był wielki program prac związanych z ratowaniem Starego Miasta, ponieważ w Sandomierzu są podziemia drążone w lesie, które były piwnicami, kilkupoziomowymi piwnicami. Tam teraz turyści mogą to wszystko sobie oglądać. Otóż ja trafiłem na te badania, które były związane z ratowaniem substancji zabytkowej Starego Miasta. To był wielki poligon międzynarodowy. Ja wszedłem od razu w Europę tam, bo tam przyjeżdżali Włosi, Francuzi, co możesz sobie wyobrazić, w latach 70. No, nie było tak, że mieliśmy kontakt bardzo ścisły z krajami Zachodu. A ja dzięki temu mogłem od razu od początku wyjeżdżać na Zachód, na stypendia, na badania też. Więc ja rozczarowania jako takiego nie przeżyłem. Uważam, że akurat wygrałem jakiś los na loterii, że mogłem, że tak powiem, uczestniczyć w tych wielkich projektach. I krajowych, bo to były największe badania w Polsce, i międzynarodowych. Trafiłem do Włoch, do Francji, można powiedzieć do centrów cywilizacyjnych. Także rozczarowania nie przeżyłem. To w drugą stronę. Jakaś zabawna historia z archeologią, która się wiąże. Zabawna? Mhm. O zabawnej historii to... Trudno mi taką jedną historię wymyślić, natomiast mogę powiedzieć jedynie, że czasami były takie nieporozumienia. Mianowicie nasi koledzy włoscy uczestniczyli w tych badaniach w Sandomierzu i pamiętam w czasie posiłku jeden z naszych kolegów zachęcał ich do jedzenia mizerii z ogórków ze śmietaną. A oni patrzyli na to zdziwienie, pytali, co to jest. I ten, nie znając obcych języków, mówi, to mizeria. Po włosku mizeria to jest nędza, znaczy. Oni ze zdumieniem patrzyli, o co w gruncie rzeczy chodzi. Więc chodzi o to, że z tych właśnie takich nieporozumień lingwistycznych wynikały często zabawne sytuacje. Bardzo ciekawe. Skądinąd mizeria, chyba właśnie stąd ta nazwa pochodzi, że to jest taka niespecjalna potrawa. Powszechne przekleństwo, to nie jest moc, ale porka, mizeria, które powtarzają, aż tam ulicha u nas coś by się takiego wzięło, tylko że to jest też taka gra słów. Ale u nas tam, poza tym u nich ogórek jest traktowany jako owoc, więc to dla nich też było dziwne. Więc powiedziałbym, że te kulinarne zdarzenia i lingwistyczne były historiami często spotykanymi i zabawnymi. Super. Słuchaj, to ostatnie pytanie.
z ręką na sercu, a tak uczciwie powiedz, poleciłbyś tu i teraz swojemu członkowi, członkini rodzinie studiowania archeologii? No to pytanie jest trudne, dlatego że to się ciąży potem jako balast za tobą, no, ponieważ ja oczekujesz, mówię, że będzie lekko. Załatwisz mu pracę, będziesz nadzorował, ty sam się przejmujesz, że po prostu ta droga jest trudna. Patrzysz cały czas, czy jest w stanie podołać. Swoim członkom rodziny bym nie polecał, ale generalnie polecam archeologię, ponieważ jest cały czas, ma coś w sobie, powiedziałbym, z Indiany Jonesa w tym jest. Chodzi o właśnie tą sposób myślenia, atrakcję. Archeologia jest atrakcyjna, niezależnie od tego, że jest ciężka. Myśmy we Włoszech pracowali, to było w kampanii na południu Włoch, w Pestum. Pracowaliśmy w temperaturze gdzieś 45 stopni, możesz sobie wyobrazić. Chyba wypiłem 5-6 litrów wody w ciągu dnia. Po prostu i wstydziłem się moim kolegom powiedzieć, że nie mam siły. Potem po latach rozmawiałem z tymi moimi kolegami, którzy teraz są też profesorami tam we Włoszech. I mówię, czy pamiętasz te nasze wspólne wykor? Tak. On, wiesz, mówię, że chwilami to wydawało mi się, że już nie podałem, ale patrzyłem na ciebie, się wstydziłem. Ja myślałem to samo. Ale baliśmy sobie nawzajem powiedzieć, że już więcej nie wytrzymamy. Więc czasami jest ona ciężka, ale to jest również wielka przygoda. Każdego dnia idziesz do pracy i sobie myślisz, co ciekawego dzisiaj znajdę. Może będzie jakiś przełom, może coś nowego odkryję, albo masz pewną koncepcję i żeby ją rozwiązać, musisz jeszcze kawałek przebadać, odkryć, że tak powiem, w tej ziemi, żeby zrozumieć, co to jest. Także to pochłania, fascynuje. Czasami się pracowało 12 godzin, nie dlatego, że po prostu trzeba było pracować, tylko że nie chciało się schodzić, bo w tym momencie byłeś u progu rozwiązania jakiejś zagadki. I to jest, że tak powiem, w myślach coś, co zbliża nas trochę do Indiany Jonesa, że jest jakiś pomysł, który chciałoby się zrealizować. Oczywiście innymi metodami, w inny sposób. Super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję.